Proszę Państwa, w związku z wejściem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mieszkańcy Polski zostali ograbieni na sumę około 2 miliardów złotych, o czym jak grób milczą media głównego ścieku. Jedyna rzecz związana ze śmieciami, o której informują, to sytuacja w Warszawie, a to dlatego, że bufetowa na czas nie zorganizowała właściwego przetargu. Na fakt, że podpisanie przetargów umożliwiło sporą podwyżkę, według moich obliczeń minimum średnio o 5 zł miesięcznie, nikt nie zwrócił uwagi. A przecież 5 zł miesięcznie pomnożone przez 12 miesięcy i 30 kilka milionów obywateli daje kwotę ponad 2 miliardów złotych. Co najmniej na tyle nas złupiono, nowelizując ustawę o utrzymaniu czystości. Na podstawie przykładu gminy Szerzyny, niedużej gminy wiejskiej, w której mieszkam od kilku lat, przedstawię Państwu, w czym rzecz. Oto jak wyglądała dotychczas sytuacja, jeśli idzie o gospodarkę odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zbiórką odpadów komunalnych zajmował się Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynach, zakład budżetowy gminy. Mieszkańcy mieli dwie możliwości: selekcjonować śmieci albo nie. Zdecydowana większość selekcjonowała, bo opłata była o połowę niższa i wynosiła 4 zł 24 grosze od osoby na miesiąc. Worki otrzymywaliśmy bezpłatnie. Za niemożliwe do selekcjonowania śmieci nie pobierano opłaty dodatkowej, co w gruncie rzeczy znaczyło, że za oddane za darmo materiały wtórne, cenne materiały wtórne, otrzymywaliśmy worki, a za śmieci płaciliśmy 4 zł 24 grosze na miesiąc od osoby. W Stanach Zjednoczonych, w których mieszkałem przez wiele lat, na wsiach obowiązuje bardziej uczciwy sposób zbierania odpadów. Za wyselekcjonowane materiały się nie płaci, a za śmieci płaci się w zależności od wagi. W ten sposób ten, kto produkuje więcej śmieci, płaci więcej, a ten, co mniej, płaci mniej. U nas w Polsce obowiązuje bolszewicka urawniłowka. Niezależnie ile wyprodukujesz śmieci, płacisz tyle samo co sąsiad. Co miesiąc wraz z żoną wystawiałem worek z metalem, puszki, worek plastiku, butelki i plastikowe opakowania, pół worka butelek i słoików oraz pół worka niesegregowalnych śmieci, za co płaciliśmy miesięcznie 8 zł 48 groszy. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sprzedawał zebrane materiały wtórne i utylizował śmieci, odstawiając na wysypisko lub do spalarni. Żeby nie było wątpliwości, śmieci te nie były wysypywane po okolicznych lasach. Nie był to zbyt sprawiedliwy i uczciwy sposób zorganizowania zbioru odpadów komunalnych. W tym procesie bowiem zabrakło możliwości indywidualnej sprzedaży materiałów wtórnych, makulatury, szkła, metalu i plastiku przez mieszkańców. W Nowym Jorku, z którego przyjechałem, przy każdym większym sklepie są ustawione maszyny do skupu puszek aluminiowych i butelek plastikowych. Ci, którzy, jak to się mówi, cienko przędą, zbierają te odpady po okolicy i sprzedając, uzyskują jakieś pieniądze na kupno chleba czy piwa, jednocześnie sprzątając bezpłatnie okolice. No, ale takie podejście do sprawy w trzeciej RP jest niemożliwe. Jesteśmy przecież zieloną wyspą, złotówka trzyma się mocno, zalewa nas strumień forsy z Brukseli, to stać nas na to, żeby słona za wszystko bulić. Najdroższe na świecie boiska, orliki za każdą stodołą oraz wino, cygara i suszy zlizywane z dup nastolatek przez administrujących pięknych, młodych i wykształconych chłopców i dziewcząt. Ponadto, o czym wspomniałem powyżej, nie można mieć większych zastrzeżeń do całego procesu zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych w naszej gminie. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynach dobrze wykonywał swoje obowiązki, w zasadzie po kosztach własnych, czyli najtaniej, jak można było dla mieszkańców. No, ale skoro wszystko szło dobrze, no to należało to zmienić, żeby było jeszcze lepiej, ma się rozumieć, nie dla obywateli, a dla bolszewickiej administracji. Jak więc przedstawia się sytuacja obecnie, to znaczy od lipca 2013 roku?
Wójt gminy w myśl ustawy był zobowiązany przeprowadzić przetarg. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynach do przetargu nie mógł przystąpić. Musiała to być firma zewnętrzna, posiadająca odpowiedni sprzęt i zezwolenia. Na tym właśnie w bolszewickim wydaniu polega wolny rynek. Do przetargu stanąć mogą tylko ci, którzy od nich posiadają zezwolenia. Wymóg posiadania odpowiedniego sprzętu to tylko, jak się okaże, tak zwany myk. Wójt miał dwie możliwości. Zorganizować przetarg ograniczony lub nieograniczony. Organizując przetarg ograniczony, mógł zaproponować uprawnionym okolicznym podmiotom w liczbie od 5 do 20 przystąpienie do przetargu. Podmiotom zlokalizowanym w pobliżu naszej gminy, czyli w Jaśle lub w Gorlicach. Z tej możliwości nasz wójt jednak nie skorzystał. Zorganizował przetarg nieograniczony, umieszczając powiadomienie pewnie na tablicy ogłoszeń przed gminą, bo do przetargu zgłosiła się jedna firma, jeden podmiot. Teoretycznie do takiego przetargu mogły się zgłosić wszystkie uprawnione firmy z bliższej i dalszej okolicy. Mogły się wstawić firmy nawet z Krakowa, Warszawy bądź Szczecina. Do przetargu zgłosiła się, tak jak powiedziałem powyżej, tylko jedna firma, mianowicie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, spółka z o.o. z Tarnowa, odległego o 45 km, której właścicielem jest, uwaga, gmina Tarnów. Z uwagi na brak konkurencji firma ta podbiła opłatę z proponowanych przez radnych gminy Szerzyny 5 i 10 zł na 7 i 13 zł na głowę. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowie ma potrzebne zezwolenia i sprzęt, jednak odpadów w Szerzynach, w naszej gminie, nie będzie zbierać. Robotę tę, jak się dowiedziałem, wykonywać będzie jako podwykonawca swoim sprzętem Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynach. Gmina Tarnów zbierze za to śmietankę, czyli 2 zł 74 grosze od każdego mieszkańca naszej gminy za pośrednictwo w sprzedaży dobrowolnie oddanych przez mieszkańców materiałów cennych, materiałów wtórnych. Trudno się tu dopatrzyć sensu i logiki. Jednak jak się bliżej przyjrzeć sprawie, jest i sens, i logika. Proszę Państwa, głównie chodzi o to, żeby nas Polaków oskubać. W skali kraju, jak obliczyłem, to minimum 2 miliardy złotych. W miastach podwyżki są wyższe niż przyjęte przeze mnie do obliczeń 5 zł. Po drugie, chodzi o to, żeby umocnić we władzy Sitwę, czyli rządzącą bolszewicką koalicję. Otóż w Radzie Nadzorczej firmy, która wygrała ten niby przetarg, chodzi o Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowie, jako wiceprzewodniczący tejże Rady Nadzorczej, zasiada niejaki Grzegorz Gottfried, członek powiatowego zarządu PO w Tarnowie, do pewnego czasu protegowany geodety z Pleśnej, czyli ministra od likwidacji polskich stoczni Aleksandra Grada, obecnie kumpel Jarosława Gowina. Grzegorz Gottfried, lat 34, jest także od kilku lat dyrektorem Urzędu Miejskiego w Tarnowie, a także byłym przewodniczącym, obecnie po przegranych wyborach na wójta, radnym gminy Szerzyny. Żeby dopełnić obrazu, Grzegorz Gottfried jest także chrześniakiem, jak gminna wieść niesie, krewnym wójta gminy Szerzyny Stanisława Kmiecika, sympatyka PSL-u, organizatora tego wspaniałego przetargu. O tym, jak będzie wyglądała zbiórka odpadów komunalnych w gminie Szerzyny, będę informował Państwa na bieżąco. Na zakończenie, za miłościwie nam ciągle niestety panującym premierem Donkiem wznoszę okrzyk. Nie róbmy polityki, kręćmy lody dla ochłody w upalne dni lata 2013 roku. Dziękuję za uwagę.